Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest 12 odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku miałem przyjemność rozmawiać z Grzegorzem Turniakiem. Grzegorz jest ekspertem networkingu. Networkingu, czyli takiej sztuki nawiązywania relacji, relacji biznesowej, poznawania ludzi w celu kiedyś nawiązania współpracy. Taka jest chyba główna intencja tego, o czym za chwilę będziecie mogli posłuchać. Ale co jest ciekawe i dla mnie osobiście bardzo ważne, Grzegorz zgodził się wesprzeć akcję, która ruszyła właśnie wczoraj, bo 21 marca, akcja, która nazywa się Wiosenne Przebudzenie i polega na tym, że osoby, które już słuchają podcastów, wrzucają na swoich fanpage'ach, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, gdziekolwiek w social mediach, wrzucają zdjęcie podczas słuchania podcastów, czyli biegam, spaceruję z psem, robię sobie zdjęcie, że słucham właśnie podcastów, wrzucam w social media i opisuję, jakiego podcastu słuchałem i co jest ważne, a jest wyznacznikiem tej akcji, czy znakiem rozpoznawczym, to dodaję do tego posta dwa hasztagi. Jeden hashtag wiosenne przebudzenie, drugi hashtag słucham podcastów, ale bez polskich znaków, czyli słucham podcastów, pisane razem. Wszystkim, którzy zdecydują się przyłączyć do tej akcji, serdecznie już w swoim imieniu dziękuję. W związku z tą akcją dostępna jest także nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam również do tego, aby znalazł taką nakładkę i umieścił na swoim zdjęciu profilowym jako przyłączenie się do tej akcji, wzięcie w niej udziału. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Dziękuję Grzegorzu za to, że zgodziłeś się i liczę na to, że faktycznie zobaczymy w sieci Twoje zdjęcia podczas słuchania podcastów. Ale teraz chciałbym Was już zaprosić do wysłuchania naszej rozmowy. A rozmawialiśmy właśnie o networkingu, o tym, jaka jest zasada, jak dobrze się do tego przygotować, jakie korzyści z tego płyną. Trochę mówiliśmy też o wizytówkach, no ale nie będę zdradzał całej naszej rozmowy. Po prostu zapraszam Was do jej wysłuchania. Wszystkiego dobrego. Cześć Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. To przyjęcie zaproszenia było w trybie ekspresowym, bo ja do siebie napisałem bodajże przedwczoraj i się okazało, że zbieg okoliczności, pozytywny. Ale to było planowane, tak. Że Ty będziesz dzisiaj we Wrocławiu, ja też będę dzisiaj we Wrocławiu i spotykamy się właśnie we Wrocławiu po to, żeby porozmawiać chwilę, podzielić się wiedzą. No i dobrze, no i żeby nie przedłużać, powiedz nam Grzegorzu parę słów o sobie. Ja jestem pierwszy primo, technikiem nuklonikiem. Miałem być technikiem na elektrowni w Żarnowcu atomowej, no elektrowni nie zbudowali, jak sierota z tą wiedzą zostałem. Później jak już zrobiłem to technikum, no to co było? No trzeba było pójść na politechnikę, no bo wszyscy się na politechnikę, poszedłem na politechnikę, na elektronikę. Skończyłem te 5,5 roku, trwało, przeczołgałem się strasznie. No a potem no jak już człowiek skończył tą politechnikę, no to poszedł do fabryki, bo tak za PRL-u. I za PRL-u było tak, że pełnomocnik mówił, pan Turniak, Polon, konstruktorska 7. I nie było żadnego gadania, bezrobocie, robota się szło. Obowiązek pracy, obowiązek nauki. Od 7 rano do 15, w przerwie było mleko, bo to był zakład taki, gdzie był jądrowy, więc myśmy mleko dostawali. Nie mówię, jaja, karbozy, także bardzo fajne doświadczenie. Także pracowałem w takiej fabryce 400 osób na biurze projektów, a bardzo fajna produkcja była takich sterowników mikroprocesorowych, czy ja się śmieję, że jak weźmiemy taki nasz smartfon, to 0,5 cm² tego smartfonu cała fabryka produkowała wtedy przez miesiąc. To były takie czasy. No a potem co, no, jak się zakończył, ponieważ ja byłem człowiekiem dosyć ruchliwym, więc nie wiem, ile mamy czasu. Jesteś. Ile czasu mam na to? Mamy na to dużo czasu, spokojnie. To jest tak, że no, poszedłem do wojska, bo wtedy młodzież męska szła na rok do wojska. W wojsku dowódca mówi, no jak zrobisz sterownik do czyszczalni ścieków, to dostaniesz 2 dni wolnego. No to ja pierniczę dla inżyniera wezwanie. Pojechałem do sklepu, żeby kupić transformator. Pytam pani, proszę panią, a niech pani sprzeda transformator, który daje 5 V napięcia. A pani mówi, jak to za PRL, a jaki typ? Ja przychodził, nie wiem, no chcę, żeby... Jak pan nie wie, to ja też nie wiem. Nie ma pani katalogu? Miałam, ale ukradli. No to wiesz, pojechałem do biblioteki, gdzieś tam do jednej, pojechałem do Zatry, do Skierniewic, no i na maszynie z żoną wieczorami wydrukowałem katalog transformatorów, bo pomyślałem tak, jeżeli ja mam taki problem, to pewnie inni też mają taki problem. No i wydrukowałem, w Warszawie były 2 punkty ksero w całej Warszawie.
No i tam trzeba jeszcze dowód osobisty pokazać, spisywali ci, jak co robiłeś. No i kserowałem ten i sprzedawałem, koszt mnie wtedy kosztował, pamiętam, 20 zł, a sprzedawałem chyba tam po 200, tak, że miałem 10-krotny przeciw, nie, po 2 zł kserowałem, sprzedawałem no po właśnie, 20, to, tak, 2 zł sprzedawałem, tak, więc ja potrafiłem w ciągu niedzieli zarobić pensję inżyniera. Sachnąc na giełdzie, potem jeszcze w Katowicach na Szabeleplacu, jeszcze we Wrocławiu, tu w hali ludowej, gdzie teraz we Wrocławiu dzisiaj jestem, więc na Remarku Dominikańskim handlowałem na skrawężnika, więc byłem rzeczywiście taki... Pełna moc możliwości. Pełna moc, wtedy takie były za PRL, to były lata 80. No a potem za co? Zacząłem handlować komputerami Atari, Commodore Spectrum, książkami do tych komputerów. No jak się zakończyła komuna, prowadziłem szkołę biznesu z London Business School, z taką francuską szkołą biznesu HSE. No i ta szkoła później została po 3 latach przyjęta przez Politechnikę Warszawską, dzisiaj jestem MBA na Politechnice Warszawskiej, cały czas tam z i utrzymuję świetne relacje. Natomiast jak już tam się to gdzieś tam rozeszło po kościach z różnych powodów, no to zacząłem prowadzić taką austriacką firmę Neumann, gdzie robiliśmy HR-owskie różne projekty, później w SAP, czyli duży producent oprogramowania, też tam sprzedawałem SAP-owskie rzeczy HR-owskie. No a potem chwycił mnie Job Pilot i tak przez 5 lat Job Pilot Monster, czyli ogłoszenie o pracę. To też piękne czasy, słuchajcie, w 2001 roku, jak zostałem tam country managerem, w Polsce online było 700 ogłoszeń o pracę. 700. Wszyscy zaglądali wtedy do wyborczej. Tak, wtedy do papierowej. No a w Czechach, wyobraź sobie, w tym samym czasie w Czechach było 2100, czyli kraj 3 razy mniejszy od Polski, miał 3 razy więcej ogłoszeń. Więc mnie to tak zaskoczyło, że wsiadłem w pociąg, bo nie lubię jeździć samochodami, pojechałem sobie do Pragi Czeskiej, zobaczyłem, czym się różni, zobaczyłem, jaka jest różnica. Czesi, to wtedy za naszych czasów jeszcze komunistycznych, ale przez wiele lat, po jak już weszliśmy w gospodarkę warunkową, Czesi byli 3 lata przed nami zawsze. Zawsze. Oni po prostu jako ten kraj protestancki, bardzo taki pracowity, bliżej tego zachodu. Ja się śmieję, że Praga jest tam no, kilkaset kilometrów bliżej niż Warszawa do Wiednia i do Rzymu. No i po 1000 latach nadal widać różnicę, nie? No. Że ta cywilizacja szła. Geografia robi swoje. Tak, geografia robi swoje. No ja gdzieś tam, jak powiedziałem, potem jak skończyłem się z Job Pilotem, to też bardzo ciekawa historia, dlatego że no, jak nas kupił najpierw Adeco, potem Adeco sprzedawał nas Monsterowi, no i po roku ten Monster mówi tak, no dobrze, to w Ameryce mamy zyskowność 25%, w Europie Zachodniej 20%, a Polska, Węgry, Czechy 15%. No co zrobić, jak zwolnimy country managerów, to też będzie 25%. No to zwolnili, no i po kwartale, prawda, zyski były, ale po kwartale firma padła. No krótko, i... krótkowzroczne, krótko, prawda? No, takie korporacyjne Excel. No i chwycił mnie BNI i z BNI-em rzeczywiście już te 13 lat jestem związany, najpierw 7 lat jako szef firmy, potem to sprzedałem, no i teraz od 3 lat prowadzę swoją firmę Akademia Rekomendacji. A z drugiej strony jestem od roku też udziałowcem w takim startupie, no można powiedzieć social mediowym, Social Selling Hub i to powiem szczerze, jest fantastyczna przygoda. Pięknie, Grzegorzu, nam się tu przedstawiłeś, tak. Świetnie. I mam wrażenie, że to przedstawianie to było już trochę jakby twoja pasja, bo o to właśnie chciałem cię zapytać. Co jest twoją pasją? Moją pasją jest to, żeby swoje talenty wykorzystywać na maksa, ponieważ moimi talentami są relacje, moim talentami jest wpływ, więc z jednej strony inspiruję ludzi do tego, aby rozwijali się zgodnie ze swoją grupą krwi, zgodnie ze swoimi talentami, zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie ze swoimi motywacjami i walk the talk, czyli robię to, co lubię. Tygodniowo mam 4-5 sesji networkingowych, tak jak tutaj dzisiaj we Wrocławiu i to są takie rzeczy, które dla mnie rzeczywiście są fantastyczne, szczególnie jak dostaję informację zwrotną, od razu dostaję informację zwrotną, jak widzę uśmiechnięte twarze uczestników, jak widzę uśmiechnięte twarze wystawców, którzy mówią, Grzegorz, w sposób mega genialnie. I to jest to, więc jedni marzą o to, żeby być szefami, prezesami wielkich firm, inni marzą coś tam innego. Moim marzeniem jest to, żeby ta wiedza, którą zdobyłem po tych 1300 ponad eventach, to żeby ta wiedza rzeczywiście wędrowała pod strzechy, to znaczy żeby na każdym evencie w Polsce, a jest tych eventów rocznie 16 tysięcy, żeby rzeczywiście był taki event onboarding, żeby była ta część networkingowa, dzięki której ludzie będą się naprawdę komfortowo czuli na eventach. Zaraz do tego przejdziemy, tak. Bo chciałem od razu zacząć, ale zaciekawiłeś mnie tymi testami, tą motywacją, więc zapewne robiłeś sobie jakby liczne testy, tak. Zresztą nawet gdzieś się pochwaliłeś o tym, że robiłeś. To ja teraz, ponieważ już rozmawiałem wcześniej z Dominikiem Juszczykiem i tak. Też trochę o talentach Galupa z nim rozmawialiśmy, ty pewnie pamiętasz swoje, bo o dwóch już powiedziałeś. Tak. Jakie jest twoje top 5? Więc w Galupie moje top 5 pierwsze to jest winning hours over, a po polsku to jest właśnie czar. Czyli ciągłe zyskiwanie pod rozmówcy. Mhm. Drugie to jest, i to jest właśnie takie trudne, bo drugie to jest, ja to nazywam duchowość, ta współzależność, czyli taka się śmieje odpowiedzialność za cały wszechświat. I to jest coś, co jak mi szefowa Galup Instytut zrobiła ten test,
I powiedział mi: Grzegorz, to jest słabe, dlatego że wiesz, to w biznesie do niczego się nie przydaje. Ty mógłbyś być jakimś szefem jakiegoś kościoła. Ja mówię: tak, w Polsce naprawdę good luck mi życzy, słuchaj, kobieto. Natomiast moje pierwsze piątce talentów, nie mam żadnego takiego prawdziwego talentu do biznesu, bo nie mam ani stratega, ani maksymizera, ani achievera, ani fokusa, ani rywalizacji. Coś takiego, co generalnie w biznesie sprzedaje. Przyjęło się, że jest. Tak, trzeci mam za to taki, no to jest fajny w biznesie, to jest aktywator, czyli niespożyta ilość energii. To widać. Czwarty mam ideation, czyli wymyślanie, piąty mam optymista. I to jest, też widać. Tak. Jak to się kiedyś mówiło, rwiotca, gniotca, nie ma miotca, ja się po prostu nie daję zniszczyć, jeżeli człowiek tam jakieś rzeczy dziwne dzieje. Natomiast jestem osobą, która rzeczywiście tą energią emanuje i powoduje, że się ludzie wokół mnie bardzo sympatycznie, dobrze czują. I tyle. Także to są ta moja piątka. Ale jesteś tak zaangażowany w to, że czuję, że wierzysz też w to bardzo mocno. Tak. Że te talenty, które gdzieś się przez różne badania, bo one są bardzo zbliżone niejednokrotnie do siebie, tak. Ale one się potwierdzają i tą energię wspomagają jeszcze później. W tobie. Wiesz, na przykład drugie takie badanie, które ostatnio też lubiłem, bardzo lubię, to jest Rice'a, to jest test motywacji. I znowu, jako pierwszy mam tą idealizm, tą taką duchowość, jak nazywam. Drugi mam kontakty międzyludzkie, czy tam było minimalnie tam 300% różnicy. Później mam, jest taki trzeci talent, to właśnie power, no to co jest w Galupie aktywator, prawda? W związku z czym to są takie rzeczy, to inaczej się pokrywa. No podobnie jak swego czasu robiłem też extended diska, podobna sytuacja, że jestem człowiekiem, który jest typu I, czyli właśnie outgoing, na zewnątrz, energia, marketing, sprzedaż, relacje międzyludzkie, więc to widać się potwierdza. To tu mamy chyba bardzo podobnie. Tak, też na to super. Dobrze, no to przechodzimy teraz do tego meritum, nazwijmy to, czyli z grubej rury. Tak. Zanim zapytam o to, co to, to dlaczego mówimy, czy dlaczego przyjęło się, że mówimy networking? My bardzo lubimy używać takich anglojęzycznych zapożyczeń, no ale generalnie jest to przecież nawiązywanie kontaktów, tak. To można powiedzieć. Chyba trudniej się mówi, nie? Nawiązywanie kontaktów. Znaczy, to jest tak, no troszeczkę tak żartuję sobie, za PRL-u, w którym sporo jednak życia przeżyłem, to no myśmy za tym Zachodem bardzo tknili. No to było tak, że dla nas wszystko, co z Zachodu było lepsze. Tam wszystko było. Tak jest, tam wszystko było. W związku z czym, jak już do nas się ten kapitalizm doczłapał, no to żeśmy też wszystko, prawda, consulting, onboarding, eventy, executive search, to wszystko. Tak, w związku z czym, wiesz, jak tak dobrze pogrzebiemy, oczywiście są narody ortodoksyjne, tak jak Francuzi, to wszystko przerabiamy na swoje, ale generalnie no to jest, prawda, łacinę żeśmy przyjęli, grekę żeśmy przyjęli, bez przesadyzmu, no ten polski język jednak czerpał z całego świata, nie ma co się wstydzić. I wydaje mi się, dla takiej wygody, jak powiedziałem, jak jest trening, coaching, mentoring, no to dlaczego mam nie być networking? Nie? Prawda? Tak, oczywiście. Trzeba to zaakceptować. Ja myślę, że profesor Bralczyk też już bardzo wiele rzeczy przyjął, ale on jakby już mówi... Tak. Tak to już jest. No język jest elastyczny, rozwija się i przyjmujemy przez dziesiątki lat, a tak naprawdę przez stulecia. Dobra, networking, czyli co? Czyli co, no to na różne sposoby można spojrzeć. Ja mam takie trzy moje ulubione definicje networkingu. Jest takie akronim się układające MSP, tak jak szkolenia podstawowe w BNI, czyli to jest metoda osiągania wartościowych celów. Każdy z nas ma swoje jakieś cele i te cele jest w stanie osiągnąć, ale nie w pojedynkę, nie ma siły. Zawsze ktoś, ty masz pomysł, żeby prowadzić te posty, sam ich nie zrobisz. Podcasty, potrzebujesz ludzi, z którymi będziesz rozmawiał, prawda? No w pojedynkę się nie da. Druga rzecz to jest sztuka S, sztuka promowania osiągnięć innych ludzi. Jak tutaj dzisiaj mam tą konferencję, to sobie wzajemnie ludzi przedstawiamy i mówimy o nich w pozytywnych słowach. No i trzecia definicja to jest P, czyli to jest proces zbierania, przetwarzania, przechowywania i dystrybuowania informacji. Chodzi o to, że no, zbieramy te informacje od różnych ludzi i się nimi dzielimy. Jedni troszkę te informacje bardziej trzymają, drudzy troszeczkę nimi się bardziej dzielą, ale chodzi o to, że te, które można się dzielić, żeby się nimi dzielić. Mhm. Świetnie. W jednym ze swoich materiałów, do którego dotarłem, opracowałeś swoją taką metodę, która bardzo dobrze tłumaczy networking. Mhm. I ty to nazwałeś 5P. Tak. Powiem szczerze, ja bardzo lubię takie uproszczenia, bo to mocno dociera, tak. Mocno jest gdzieś później, łatwo to zapamiętać, tak. Więc powiedz teraz jeszcze tym, którzy tego materiału nie widzieli, 5P, co to jest i dlaczego, w jaki sposób najlepiej z tego korzystać? Można to znaleźć oczywiście w moim artykule na LinkedInie, bo to na LinkedInie obecnie bardzo się intensywnie od roku poruszam, zostałem jednym z 10 topowych głosów LinkedIna, więc warto na to zerknąć. I cóż, ja po mniej więcej tak, nie wiem, 700 czy 800 eventach stworzyłem taki roll-up i na tym roll-upie były takie proste trzy cele i trzy zachowania podczas networkingu na evencie.
po jakimś następnym roku czy dwóch, następnym tam 100 czy 200 eventach, zrobiłem z tego 5P, bo teraz sobie uświadomiłem, że to fajnie brzmi. Śmiesznie, bo niedawno... Marketingowo. Tak, marketingowo. Śmiesznie, bo niedawno przeglądałem książkę Beaty Kapcewicz, która napisała książkę Networking i kariera i zobaczyłem, że ona też tam mamy to te 5P, tylko ja tej chwili ją promuję i robię z niej duże halo. Ona jest relatywnie podobna, aczkolwiek tam troszeczkę inaczej jest ujęte. Natomiast... A opatentowałeś to? Albo... Nie, wiesz co, my nie jesteśmy Amerykanami, ja chyba tak to nie tak, na ile tak, są możliwe. Natychmiast jest tak, natomiast idea jest taka, że zobaczyłem, że żeby w tej domenie, w tej dziedzinie, w której ja jestem ekspertem, czyli w nawiązywaniu relacji na eventach, żeby być skutecznym, to trzeba przejść przez taki, ten proces nawiązywania, budowania relacji składa się z 5 kroków. Pierwszy zaczyna się przed eventem, czyli zanim pójdę na event, trzeba się przygotować. Po pierwsze, co to jest za event, jak się ubrać, w jakim miejscu, w jakich godzinach, kto tam będzie. No dzisiaj moi klienci, z którymi tutaj pracowałem i robiłem dla nich za konsjerża, oni dostali listę uczestników od organizatora, zobaczyli, porozdzielali sobie, z kim chcą się spotkać, no i na tym evencie konkretnie do tych ludzi chcieli podejść, z tymi ludźmi porozmawiali, te relacje nawiązali, czy planują. Z drugiej strony jest tak, że dobrze, spotkałem tych klientów, których chciałem spotkać, być może paru z nich nie spotkałem, ale z innymi ludźmi też warto pogadać. Dlaczego? Dlatego, że traktuję ich jako sparring partnerów, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli ćwiczę tę żyznę networkingową, ćwiczę te swoje umiejętności, czy przełamywanie lodów, czy pogaduszki, pogawędki, czy przedstawianie innych. Czyli nawet jeżeli nie mam celu wprost sprzedażowego, że chcę tych konkretnych kilku ludzi spotkać, to celem może być ćwiczenie samej sztuki networkingowej. Też jest fajną rzeczą, że jeżeli idę na jakieś wydarzenie, to żeby na przykład poinformować znajomych, że na to wydarzenie idę. I to jest coś, co część ludzi nie widzi. Na przykład teraz rozmawiałem z kimś, kto chce dotrzeć do absolwentów MBA. No pokazałem mu 3 miejsca, gdzie ci absolwenci się spotykają. Wysłałem mu informacje i pewnie w przyszłym tygodniu na 2 takich wydarzeniach z nim się spotkam. Czyli daję z tego typu, żeby traktować te swoje zasoby, które się ma, też się nimi dzielić. Czyli pierwsze P to trzeba się przygotować. W ramach przygotowania również to jest kwestia, żeby pamiętać o tym, że na wydarzenie trzeba przyjść zawsze wcześniej. Szczególnie jak jest się introwertykiem, te 15 minut wcześniej. Natomiast jak się jest organizatorem, to warto tą część networkingową wydłużyć nawet do godziny. Niektórzy nawet do półtorej robią, bo część ludzi lubi, ma ochotę. To pierwsze P. Drugie P to jest przełamywanie lodów. No i znowu tutaj tych metod jest ileś tam. Ja powiem najprostsza to jest taka, żeby jak się jest wcześniej, to zawsze część ludzi też przychodzi wcześniej, w związku z czym już sobie możemy nawiązać relacje, ale podstawą generalnie jest to, żeby pamiętać, że na evencie 70% ludzi nie czuje się komfortowo, a tylko 30% czuje się komfortowo. W związku z czym, jeżeli należy do tych 70%, to staje sobie na takim wydarzeniu uśmiechnięty, z twarzą do drzwi, jak ludzie wchodzą, to co trzeci, czy co czwarty, to mnie podejdzie i zagada. Wchodzi na ciebie. Dokładnie, nie ma potrzeby się jakoś strasznie napinać, wystarczy tylko być, oczywiście to jest różnie na różnych eventach. Dzisiaj tutaj był event dla inżynierów, dyrektorów produkcji, ci ludzie są ciut bardziej introwertyczni, mniej tacy wylewni i tak dalej. Niemniej jednak, mówię, zawsze te 20-30% ludzi się na nas sama natknie, z nami zagada, więc nie ma co się, wystarczy tylko mieć głowę otwartą. Trzecie P to są pogaduszki, pogawędki. No i tu znowu są tematy tabu, są różne, jak zacząć, jak to prowadzić. Ważne, żeby ta rozmowa nie trwała za długo. Oczywiście są wydarzenia, gdzie możemy rozmawiać i 20 minut i pół godziny, ale na większości wydarzeń 3, 5, 7 minut i znowu troszeczkę inaczej ekstrawertycy, trochę inaczej introwertycy. Introwertycy wolą rozmawiać dłużej, ekstrawertycy wolą krócej, więc tutaj w zależności od tego, kim jesteśmy. Czwarte P to jest przemieszczanie się, przedstawianie innych. No trzeba od grupki odejść. Najprostszym rozwiązaniem jest, przepraszam, pójdę zrobię sobie drinka, czy napiję się po herbatę, czy po kawę, czy po cokolwiek, czy do toalety, czy telefon trzeba wykonać. I to jest taki oczywiście pretekst, który wszyscy wiedzą, że jest tylko pretekstem, że ktoś chce odejść, ale akceptują, bo taka jest konwencja wydarzenia. I wracając, że podchodzę już do kogoś innego bo i kontynuuję networking. No i piąte P to znowu poza salą networkingową, żeby podtrzymać relacje. I tutaj, żeby rzeczywiście opisać wizytówki, wysłać maila, połączyć się na LinkedInie. Dobra, przeskoczymy w takim razie. Tak. Ja położyłem na stole swoje 2 wizytówki, starą i nową. Tak. Chwilę o tym rozmawialiśmy, ale jakbyś tak swoim fachowym okiem na to zerknął i powiedział, co dobrego, a co złego. I w ogóle tak naprawdę, to przyznam ci się, że na ostatnim evencie, na którym byłem, na 10 urodzinach małej wielkiej firmy w Warszawie, no bardzo często słyszałem takie głosy, a wizytówki są już passé. Są?
Znaczy, ja myślę, że tak, coraz więcej ludzi zaczyna rzeczywiście używać LinkedIna i tam jest taka funkcja znaleźć w pobliżu. Tak, czyli tak. Jak chcemy z dużą grupą się połączyć, to jest znaleźć w pobliżu przez Bluetootha, natomiast jak mamy jeden na jeden, to tam jest taka funkcja przez QR kody, więc sam generuje QR kody, nas łączy. W związku z czym tak, ja rzeczywiście no, generalnie od paru lat rozdaję dużo mniej wizytówek niż kiedyś. Kiedyś rozdawałem wszystkim, potem zobaczyłem, że to jest passé totalne, w związku z czym przestałem rozdawać, bardziej zbieram niż rozdaję. Natomiast tak, dobrze mieć, bo tak, no część ludzi w dalszym ciągu myślę, że jeszcze spokojnie, w zależności od branży, od miejsca, 50-60% ludzi ma te wizytówki tak. I będzie miała. Niejednokrotnie jest tak, że jak się nawet połączymy na tym LinkedInie, to na LinkedInie większość ludzi nie ma numeru telefonu. Nie ma numeru telefonu, albo, ale też niekoniecznie pamiętasz skąd tą osobę, kiedy ten kontakt nastąpił. To jest inna bajka na ten temat, można znaleźć rozwiązanie, natomiast jak nie ma numeru telefonu, poza tym bardzo często na LinkedInie ludzie mają adres mailowy, który jest tam adresem spamerskim. To znaczy dają tam adres, że jak jakiś spam ma do nich wpadać, to wpada na tą skrzynkę. Ja mam 4 skrzynki, daję tam swój adres taki normalny, zwykły, codzienny, ale też od pewnego czasu zastanawiam się, żeby wszystek spam, jaki dostaję, a mnie interesuje, bo są jakieś tam ciekawe newslettery o tym, o tamtym, o siamtym, ale żeby mi nie wpadały do głównej skrzynki, no to, no, na oddzielną skrzynkę podam adres i tyle. Więc pierwsza rzecz, że nie każdy ma tam numer telefonu, nie każdy ma tam właściwy adres mailowy, w związku z czym paradoksalnie niby można, ale w dalszym ciągu moja wizytówka jest absolutnie konieczna. Super, to teraz powiedzmy o tych moich wizytówkach, dlaczego ta jedna nie jest dobra? Generalnie no, wizytówka służy temu, żeby oczywiście z jednej strony się przedstawić, zaprezentować, z drugiej strony, żeby ułatwić innym nawiązanie relacji, podtrzymanie relacji. W związku z czym wizytówka służy mimo wszystko temu, żeby na niej coś zapisać. Oczywiście, jeśli zapisuję przy kimś, to staram się to zapisać po drugiej stronie, no bo tak jak piszę po tej stronie głównej, gdzie jest imię, nazwisko i tak dalej, tak bym komuś po twarzy pisał, w związku z czym piszę po drugiej stronie. Dobrze, że o tym mówisz. Tak, jeśli natomiast ja już później wracam do siebie do domu i biorę tą wizytówkę, to zapisuję po tej stronie głównej, dlatego że już nie chcemy się później przewracać, kombinować, patrzeć, a potem jak ja sobie skanuję do Camcarda, to przy okazji widzę, kiedy kogoś na czym spotkałem. Czy kolejna rzecz, że warto wizytówkę opisywać, przede wszystkim, kiedy spotkałem daną osobę. No właśnie, chciałem zapytać, co piszemy na wizytówce? Dla mnie data i miejsce spotkania. Okay. Dla mnie jest najważniejsze. I wtedy kojarzysz już, tak? Tak, ja akurat kojarzę, natomiast część ludzi, akurat mnie im to pomaga, w związku z czym warto zapisać, jeśli znowu taka jakaś ciekawa rzecz, o której się odmawiało, z tyłu wizytówki właśnie. Słowo klucz. Potrzebuje czegoś, czy czegoś, no mówię tam hasło, bo trójka, dzieci, narty. W zależności od sytuacji, która dla nas była istotna, tak, która nam pomoże tą osobę sobie przypomnieć. Skojarzyć. I tyle. Natomiast no, ta twoja wizytówka pierwsza ze zdjęciem jest bardzo fajna, natomiast jej wadą jest to, że ona jest foliowana. Dwustronnie do tego. Absolutnie dwustronnie, więc nie należy, jeżeli już to z jednej strony, dlatego że trudno zapisuje się. Można zapisać, ja pokazałem ci, że zapisałem, jakoś się dzieje, natomiast to utrudnia, więc po co ludziom utrudniać? Na networking chodzimy po to, żeby nawiązać nowe relacje i pomóc innym nawiązać relacje, dać dostęp do siebie, a nie utrudniać. Człowiek uczy się całe życie, ja też się uczę każdego dnia, ta to powtarzam. Ta jest dużo lepsza. Ta jest nowa, ta jest stara, widzisz? No tak. To niestety nową zrobiłem gorzej. A, rozumiem. Dobrze. Okay, dobrze. Grzegorzu, mówimy o tym, co to jest 5P, mówimy o networkingu. Trochę powiedziałeś o tym, do czego on służy. A gdybyśmy rozwinęli tak naprawdę, do czego on służy, tak dokładnie do czego? Słuchaj, więc tak, ja znowu takich mam takie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest kariera, rozwój osobisty. Druga rzecz to jest sprzedaż i trzecia rzecz to jest rozwój biznesu. Więc jeżeli weźmiemy o karierze, to jest taki rozwój osobisty, to po pierwsze, no, każdy z nas w miarę jak pracuje zawodowo, to nabywa nowych kompetencji, nowych umiejętności. Jedni chcą awansować bardziej w pionie, drudzy bardziej ekspercko, niezależnie od tego, gdzie chce awansować, to trzeba cały czas się uczyć, zdobywać wiedzę i tą wiedzę można z książek, można na kursach, można od innych ludzi i inni ludzie też są w stanie porzucić informacje, na co warto, nie co nie warto. Przed dzisiaj przez chwilę kolega mnie pytał, słuchaj, dzwonili do mnie, mówili się ze mną, chcą mnie, żebym był w Harvard Business Review, żebym przeszedł, czy warto. No i ponieważ wie, że ja no już parę rzeczy w życiu robiłem, no to oczywiście sam ma swoje rozeznanie, ale po pierwsze, pytając mnie, no podbija moje ego, pyta mnie, prawda? Tak. Jednocześnie no, słyszę, jak ludzie o tych 30 parę lat starsi od niego do tego podchodzą, więc to jest taka rzecz, że to jest taka minimalizacja deficytu wiedzy, że nie wszystko wiemy, nie wszystko się wygoogla u doktora Google'a, a potem no wiadomo, jak się wygoogla, to wiele tej wiedzy to jest wiedza taka sprzedażowo-marketingowa, tak. I ona nie jest realna, tylko ona jest jednak troszkę podkoloryzowana.
jak pytamy kogoś znajomego, to on powie, jak jest naprawdę. Prawda? Google nie jest bezinteresowny. Nie jest bezinteresowny. Więc to jest jedna rzecz kariera. Druga rzecz, awans. Też awansują nie ci najbardziej uzdolnieni, a ci najbardziej usieciowieni. I trzecia rzecz to jest nowa praca. Codziennie dostaję 2-3 informacje, ktoś stracił pracę, szuka pracy. I to dziwne, że jeżeli jeszcze ktoś szuka pracy, jak jest handlowcem, no to dla mnie jest w ogóle masakra, nie? To nie rozumiem tego. To nie rozumiem tego. Ktoś może być handlowcem, szukać roboty, nie? Ale może jeszcze tak w dzisiejszych czasach. No dokładnie, nie ma recesji. Więc też szukanie pracy, to też patrzę, gdzieś jakaś babeczka, żona szuka roboty, pracowała w jakiejś firmie z branży medycznej, tych klinik medycznych, czy tam tych punktów medycznych, no i patrzę, 30 kontaktów, nie? Kobieto, co ty robiłaś tyle lat, no? Jeżeli masz już to około 30, paru 40, co ty robiłaś tyle lat, że masz na LinkedInie 30-40 kontaktów? Ale wierz mi, że ludzie jeszcze cały czas nie wiedzą, co to jest i do czego to jest. Tak. No, to jest dla wielu nowum. Tak, czy pierwsza rzecz, networking przydaje się w karierze. Druga rzecz, przydaje się sprzedaży. No znowu, nie wszyscy zajmują się sprzedażą, ale to wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy zaangażowani w sprzedaż, no bo jednak, czy jesteśmy w dziale marketingu, czy produkcji, czy czegoś tam jeszcze, no cały czas trzeba tą sprzedaż wspierać, no bo bez niej to nasza firma sobie tak będzie średnio radziła, firma, w której pracujemy, czy nasza własna, czy w czyjejś pracujemy. No i trzecia rzecz, bardzo istotna, to jest cały nasz ekosystem biznesowy, czyli dzięki sieci kontaktów pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, pozyskujemy inwestorów, pozyskujemy, dbamy o nasze personal branding, employee branding, więc to jest tak, że tutaj wokół firmy się wiele dzieje, firma jest częścią ekosystemu i teraz świadomie też trzeba wybrać, z kim pracować, jak pracować, no i też ta sieć, umiejętność nawiązywania sieci kontaktów jest pod tym względem bardzo istotna. Świetnie. To teraz w takim razie chciałem cię zapytać o, może zapytać, najpierw tak troszeczkę podsumuję. Kiedyś, mam wrażenie, konferencje wyglądały w ten sposób, że zapraszało się tuzów ekspertów, którzy wygłaszali jakieś prelekcje i cała rzesza tych, którzy przychodzili na konferencję, po prostu siedziała i oglądała sobie i słuchała tego, co mieli eksperci do powiedzenia. Ale od jakiegoś czasu, od kilku lat, czy kilkunastu pewnie maksymalnie, te konferencje zmieniły zupełnie swój format. Dalej są eksperci, dalej przychodzą, dalej dzielą się wiedzą, ale przychodzimy na te konferencje właśnie z nastawieniem na ten networking, na poznawanie nowych ludzi, nowych kontaktów. Ale w Polsce, mam wrażenie, jesteśmy strasznie tacy trochę oporni do tych kontaktów. Jak ty myślisz? Tak, to jest tak, że no my, ja powiem, z czego to wynika. To jest moja taka teoria, a ponieważ, jak powiedziałem, mam już lat 63, więc żyłem troszeczkę w PRL-u, więc w PRL-u było tak, że w PRL-u nie wypadało gdziekolwiek należeć. Dlaczego? Dlatego, że należenie gdziekolwiek to było wysługiwanie się czerwonemu, w związku z czym komunistom, w związku z czym ludzie generalnie nigdzie nie należeli. Należeli tylko w takich miejscach, gdzie no już automobil klub, żeglarskie, wioślarskie, no, łowieckie, koła gospodyń wiejskich, koła te strażackie, no po prostu takie, co już po prostu bez tego się nie da żyć, po prostu, bo nie PTTK, Towarzystwo Turystyki, no ci, którzy turystykę, harcerstwo, więc tych organizacji było, można powiedzieć, żartobliwie na palcach jednej ręki policzyć. Poza tym, no, w Polsce mamy jednak monokulturę religijną. Jak ja jestem w Stanach, to tam w Stanach tych kościołów jest multum. Każdy kościół, przed każdym kościołem stoi griter i wita nowych ludzi, bo chce, żeby u niego wrzucili na tacę, a nie do sąsiedniego kościoła. I to jest rzecz, która tam jest normalna. U nas jest monokultura, w związku z czym nikt nie walczy o to, żebyś ty tam do tego kościoła poszedł, bo nie masz wyboru, prawda? W związku z czym, tak w cudzysłowie oczywiście, jest pewnym przymrużeniem oka. Czyli tak, jedna rzecz to, że nie było tych organizacji, dwa, że ta monokultura. I to spowodowało, że no mija te 30 lat i w dalszym ciągu jeszcze, jak się kapitalizm w Polsce osadził, że w dalszym ciągu jeszcze nie jest to takie oczywiste. Znowu, jest to mało oczywiste, mało dla osób bardziej dojrzałych w moim wieku, te 40+. Dla osób młodych, no one chodzą na te clubbingi i sobie rzeczywiście świetnie radzą. Więc mnie się wydaje, że tak nie generalizujmy. Są branże, gdzie to już działa bardzo, bardzo fajnie. Są organizacje, które te networki naprawdę dbają i naprawdę już to wprowadziły, więc to się zmienia. Ja w 90, tam chyba 7 czy 8 roku wymyśliłem zasadę Pareto konferencji. Czyli jeśli jesteś świeży w branży albo jesteś introwertykiem, to na konferencję idziesz głównie po wiedzę jawną, czyli tą ze sceny. Po paru latach, jak już w tej branży jesteś i znasz już większość rzeczy, bo 3-4 lata wystarczy, żeby być w miarę tam ekspertem, to już nie idziesz po wiedzę jawną ze sceny, tylko idziesz po kontakty. Ale ponieważ Polacy nie potrafią nazwać korelacji, no to przestają chodzić na konferencje, że mówię, że konferencje są coraz gorsze. Nie są coraz gorsze. Ja ostatnio na LinkedInie tak oglądałem, mam takich trzech moich ulubionych hejterów,
Czyli tak, no ty nie generalnie nie wiem. Dobrze mieć hejterów. Tak, tak, a w sensie może tak nie tyle, że oni są moi, tylko widzę, że oni są, ich obserwuję. Bo normalnie na Facebooku tego jest multum, natomiast na LinkedInie jest na razie wśród moich 19 tysięcy i tych setek wiadomości, które wysyłam, jest tylko 3, których obserwuję. Właśnie dzisiaj jeden z nich skomentował post, który rano zamieściłem. Naprawdę człowiek z MBA-em, dwóch jest z doktoratem, jeden z MBA-em i wszyscy zajmują się, no, zajmują się rzeczami związanymi z takim dosyć krytycznym myśleniem, tylko nie rozumieją jednej rzeczy, że jeżeli ja sobie idę do kina na komedię, to nie patrzę, czy tam prawa grawitacji są zachowane, czy nie są, czy ten mundur jest taki, czy inny. Bo jest komedia. To jest komedia, prawda? Ta, idę się tam pobawić. Dokładnie. LinkedIn jest swego czasu rodzaju lekkim medium ułatwiającym ludziom życie, ale to nie jest poważna rzecz, że tam, prawda, wszystko jest co do linijki zmierzone, jak ktoś opłucę temat, to nie jest budowa mostu. Rzepa to nie jest. To nie jest dokładnie, w związku z czym tutaj można sobie jakieś tam troszkę pofolgować i pokonfabulować. Ale jak się za bardzo pokonfabuluje, to można wypaść za burtę, ale nie można kogoś przyjść. W związku z czym takie osoby rzeczywiście no, traktują ten LinkedIn zbyt poważnie, no i się ten. Natomiast wracając do pytania, czyli, że powiedziałeś... Jak pomóc takim osobom, które są troszeczkę, mają problem, tak, powiedzmy, z tym czyli, networkingiem? Czyli na tych eventach po pierwsze warto chodzić, bywać. Warto bywać członkiem jakiejś organizacji, dlatego że jak się jest członkiem jakiejś organizacji, a tych organizacji jest multum, to człowiek już, no, łatwiej mu, jak wejdzie na jakieś większe zgromadzenie, podejść do ludzi, bo tutaj w tej swojej organizacji to robi, że to nie jest tylko rodzina i koledzy, koleżanki z pracy, ale są to ludzie obcy. W większości organizacji jest tak, że że przychodzą nowe osoby. Czy na BNI, czy na Toastmaster, czy w Rotary, co tydzień jest paru gości, paru kilkunastu gości, w związku z czym jak chodzę co tydzień na jakieś wydarzenie, czy co miesiąc, to oprócz tych 10, 15, 20, 50 ludzi, którzy są stale ci sami, to już mam, czuję się komfortowo, jest 3, 4, 5 nowych. W związku z czym tych nowych jakoś ogarniam. Jak idę na event, gdzie jest odwrotna sytuacja, że jest 5 znajomych, a 100 nieznajomych, no to już jak gdyby mam troszkę łatwiej, bo przećwiczyłem w odwrotnej sytuacji, kiedy czułem się komfortowo. Już tą tężyznę emocjonalną, tę tężyznę networkingową przećwiczyłem. Czyli pierwsza podstawowa rzecz to być członkiem jakiejś organizacji, a druga rzecz chodzić na eventy, bo jak mówię, no, jeśli się ćwiczenie czyni mistrza. A teraz jest w czym wybierać. Tak, jest czym wybierać. I teraz myślę, że taka wskazówka chyba od nas dla tych, którzy organizują, czy to wewnętrzne, to powiedzmy, że tam większość się zna, tak, ale jeżeli chodzi o taką organizację zewnętrzną, to warto zorganizować sobie taką osobę, którą ty też jesteś, czyli takiego networkera, który rozrusza, takiego konsjerża, który mówi, teraz jest właśnie czas na networking, teraz się poznajemy, tak. Panie, proszę panów. Tak jest. No tak, oczywiście to żartobliwie, natomiast idea jest taka, że to, co ja zauważyłem po tych iluś latach, to czegoś nauczyłem w BNI-u dzięki doktorowi Ivanowi Meissnerowi, że każdy event zaczyna się tą częścią rejestracyjną networkingową. I ja na przykład też... Powinien się zacząć. Powinien się zacząć, tak. Mhm. Natomiast ja nawet napisałem w tym artykule moim, że powinno się rozpocząć od networkingu, ponieważ, ale znowu, wydarzenie rozpoczyna się tym, że ludzie schodzą się na konkretną godzinę, ale schodzą się nie, że w jednym osobie przychodzi, w jednym momencie przychodzi 100 osób czy 50, tylko ja mówię, ludzie przychodzą w sposób skwantyfikowany, że jak jest w pół do załóżmy 18, 17.30 to przychodzi 2 osoby, 17.35 przychodzi 5 osób, 17.40 10, 17.45 25, czyli to jest tak, że to przychodzi w jakieś tam gradacje. Przychodzą po kolei osoby i teraz te osoby, oczywiście można czekać, aż przyjdzie cała grupa i wtedy, proszę Państwa, robimy grę networkingową. Ja jestem raczej temu przeciwny. Ja uważam, że warto zadbać o ludzi z chwilą, tak jak się pojawiają. I to, co rzeczywiście fajnie się dzieje, to jest to, że z chwilą, kiedy ludzie się o nich zadba na samym początku, pomoże im się poznać innych ludzi, zaangażuje się w poznawanie innych ludzi, to później cały event już jest w zupełnie innym nastroju. Im już jest też łatwiej. Im jest łatwiej, dlatego że ludzie nie lubią się narzucać, wolą być przedstawieni. I kiedy ja tą rolę biorę na siebie, no to wtedy oni rzeczywiście dużo łatwiej, bardziej z tego eventu korzystają. Świetnie. Czyli generalnie chodzimy na eventy, wychodzimy naprzeciw ludziom. Jeżeli mamy z tym problem, stajemy na wprost wejścia z kubkiem herbaty czy z filiżanką kawy i dajemy się po prostu zaczepić. Poznać, i oczywiście. Wtedy będzie łatwiej. Z uśmiechem na ustach. Oczywiście, że tak. Nie stoimy. Podstawa waluta networkingu, tak jest. Tak. Dobrze, to teraz przeskoczmy sobie troszeczkę, bo też mówisz o tym, o turkusie. Tak.
o takim popularnym teraz modelu zarządzania, o takim dzieleniu się odpowiedzialnością, dzieleniu się tym, w jaki sposób zarządzanie przebiega w przedsiębiorstwie, czy w grupach, czy w działach. Jak tobie pomaga to, ten turkus? Czy pomaga ci w ogóle? Jak się do tego by się odniosło? Wiesz co, ja jestem osobą, która no, jest absolutnie bardzo koncyliacyjna i bardzo mało wymagająca. No, ja sobie żartuję nawet, że u mnie w domu to żona wymaga od dzieci, nie ja. Jest taki stereotyp, że to mężczyzna wymaga od dzieci, a mamusia chroni, a u mnie było odwrotnie. Ja po prostu nie potrafiłem wymagać ani w pracy, ani w domu. W związku z czym ja jestem do pewnego stopnia na turku skazany, dlatego że ja nie jestem w stanie ludzi opierniczać, nie jestem w stanie ich tam na różne sposoby motywować i tam gonić do roboty kija i marchewkę, po prostu to nie jest totalnie moje. Ja uważam, że jeżeli ja robię jakieś rzeczy, bo mnie to kręci, to tak samo uważam, że ludzie powinni robić, bo ich kręci, tylko mają tylko mniej doświadczenia, mają mniej kompetencji, czy jakieś tam mniejsze te, natomiast mogą w tym swoim obszarze robić świetne rzeczy. W związku z czym ja się śmieję, że już pierwsze turkusowe organizacje próbowałem robić w końcu lat 80. Wtedy mi to nie wyszło. Gdzie to jeszcze nikt nie wiedział, co tak, to jest turkus. Tak, tak. Natomiast teraz jest tak, że no, obydwie firmy, czy moja Akademia Rekomendacji, gdzie mam wspólniczkę Agatę i tam dwoje współpracowników, teraz troje współpracowników, po prostu traktujemy się jak partnerzy, jak przyjaciele i tyle tam. To, że ktoś jest właścicielem biznesu, to jest nieistotne. Podobnie jest nasze Social Selling Hub, gdzie tam razem właśnie z Pawłem Ronikowskim, z Piotrem Kamińskim ćwiczymy, z tym, że tamten turkus jest troszeczkę inny. Mianowicie on jest w tej warstwie, można powiedzieć, pewnej filozofii takiej szacunku do człowieka i tego, żeby się fajnie komunikować. Natomiast troszeczkę to samo zarządzanie, no nie daje mi się tak zupełnie uwierzyć temu wszystkiemu, co się mówi. Jednak prawda jest taka, że przedsiębiorca ma minimalnie jednak inną postawę, minimalnie ma inną motywację niż zwykły pracownik. I nie da się tak, że jak ktoś jest, no to się pewnie zmieni w ciągu 20, 30, 40 lat, ale jak ktoś nie jest właścicielem, no nie wszyscy ludzie mają mentalność właściciela. Część ludzi woli pracować od 8 do 16 i nie podejmować za dużo decyzji. Tak, nie angażować się. Tak, a jednak turkus wymaga troszeczkę większego zaangażowania, ale przede wszystkim właśnie tego, żeby podejmować decyzje i brać na siebie ten ownership, być właścicielem danej czynności, danego projektu, a część ludzi nie chce. Po prostu nie chce, bo ma mniejsze zasoby energii, bo ma jakieś swoje problemy, jakieś obawy, jakieś lęki i tak dalej. Czyli to jest dla wielu, ale niekoniecznie dla każdego. Tak. Niektórzy też lubią mieć powiedziane jasno, zrób to. Tak. Tak? Nie muszą sami sobie podejmować jakichś wyzwań, szukać tej pracy, tylko wolą być kierowani. Tak. Okej, ale każdy gdzieś się w tym potrafi odnaleźć. Tak, ty się odnalazłeś i tobie jest. To pasuje. Super. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o czymś, co takiemu profesjonalnemu networkerowi, właśnie, networkerowi jest bardzo pomocne, wręcz niezbędne, czyli ta umiejętność przemawiania, umiejętność wystąpień. Ale jesteś też założycielem, współzałożycielem. Ale jaki wielki, wielki komar. Jesteś współzałożycielem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, dobrze powiedziałem? Tak, tak. Dobra. Z jakiej inicjatywy, dla kogo, po co to powstało? Ja jestem człowiekiem, tak jak powiedziałem, rzeczywiście networkingowym, społecznościowym. Mam to w genach, mam to w talentach, wartościach. I kiedy rozstałem się z Job Pilotem i zostałem szefem, w stronę BNI-a, to w grudniu 2006 roku zebrałem przyjaciół, Roberta Krola, Darka Miczarka, Marka Skałę i żeśmy założyli stowarzyszenie. Wtedy to jeszcze się nazywało Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce. Potem żeśmy to w Polsce, można powiedzieć, odjęli. Zostaliśmy tylko Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców. A w ogóle inspiracja była taka, czytałem książkę chyba jakąś jedną, czy jakąś amerykańską książkę, już nie pamiętam tytułu w tej chwili. I tam był taki przykład, że jakiś facet należał do Stowarzyszenia Amerykańskiego Mówców i że oni co roku w wakacje robią sobie taki reunion, robią sobie taki zjazd tych mówców. No i one rzeczywiście, ich tam było ze 4000. Bardzo mnie to wtedy zainspirowało. W wakacje wtedy akurat Darek Miczarek przyjechała, jakaś tam partnerka jego biznesowa, pamiętam, ze świata i też była członkinią tego Stowarzyszenia Mówców. Więc pytanie, dlaczego tego nie założyć w Polsce? No jak powiem, od wakacji do grudnia tam gdzieś mi to kiełkowało. W grudniu, pamiętam, 1 grudnia żeśmy zorganizowali spotkanie w hotelu Holiday Inn w Warszawie na ulicy Złotej. No i gdzieś tam po 2 miesiącach zostało formalnie stowarzyszenie zarejestrowane. Natomiast w stowarzyszeniu bardzo ciekawie było, bo żeśmy oczywiście świadomie w pewnym sensie, ta organizacja tak kiełkowała powoli. To był taki rzeczywiście klub wzajemnej adoracji Turniaka i Krola i Darka Mieciarka i Skały.
Natomiast po paru latach zaczęły rzeczywiście dołączać nowe osoby, część odchodziła, część przychodziła. Naprawdę żeśmy cały czas dbali o to, żeby było więcej kobiet. Bardzo ciężko jest. O, to świetnie. Część osób to się chwali. Mi ciągle, Grzegorz, dlaczego tak mało pań? I znowu kiedyś Beata Kapcewicz już wspomniana dzisiaj powiedziała taką rzecz, że pytała o to na zachodzie też mówczynie. I okazuje się, że jednak facetom jest być łatwiej, bo po pierwsze, no nie mają obciążenia dziećmi, aż takiego jak kobieta zazwyczaj w naszej typowej roli ma. Zgadza się. Po drugie, jednak ciągłe podróżowanie na walizkach, nie każdy aż tak to potrafi. Znowu, my mężczyźni, tam jedna koszula, jeden skarpet będzie poleciało. Kobiety no jednak potrzebują troszkę inaczej się ubrać, potrzebują troszkę bardziej siebie. Mówię, no my ten sam garnitur dziś, jutro, pojutrze, te same buty. Zmienimy bieliznę, koszulę, ale tak poszła. Wiele nie musimy a kobieta mieć. Jednak wolałaby każdego dnia rano taka, po południu taka, na to taka, to tak. No to się nagle zaczyna podróżować, robi się sporym kłopotem. Czyli tych kobiet w dalszym ciągu jest mało, mimo że pracujemy nad tym. I tak mniej więcej, to było chyba 2011 rok, mieliśmy spotkanie w takiej restauracji Teatru Buffo w Warszawie, obok Teatru Buffo. No i Jacek Walkiewicz tak mówi, słuchajcie, no wiecie co, mam taki problem, że jak mnie wzywają panie z kadr, żebym przed nim powiedział, co ja powiem na wykładzie, no to ja się czuję niekomfortowo, no siedzą dwie panie w biurze, ja mam im mówić, co ja powiem na tym wykładzie, kiedy no w ogóle nie ma żadnej chemii, nie ma żadnego jakiegoś flow, no. Ja mówię, słuchaj, ty, to może zróbmy taką konferencję, gdzie zaprosimy te miłe panie z HR-ów i z innych, te, które zamawiają takich mówców, niech nas zobaczą, nie, zróbmy taki casting, zróbmy taki, mam talent po prostu dla mówców, nie? No i fajnie, no i ja powiem, słuchajcie, jedyny termin, kiedy my nie jesteśmy obciążeni robotą, to są wakacje. Iśmy zrobili to w lipcu, tam któregoś lipca. Pierwsze dwa lata było to robione, potem żeśmy przenieśli na jesień, teraz żeśmy przenieśli to na marzec, ale idea jest taka, że po pierwsze, zbiera się środowisko przyjaciół w tej chwili, płacimy sobie co roku tą 1000 złotych składkę po to, żeby być w gronie ludzi podobnych do siebie. W Stanach jest tak, że tam jest wymaganiem, że trzeba rocznie dać mów za 30 000 dolarów, że to jak w korporacji, to tam są jakieś wymagania. My na to jeszcze na razie podchodzimy tak zupełnie lajtowo. Po prostu członkowie rekomendują następnych członków. Jak to się zgłasza, to patrzymy, kto go z członków może zarekomendować. Ale generalnie nie zapraszamy, mówię tak, że to mówię, juniorów, ludzi, którzy dopiero chcą wejść na ścieżkę. Ulicy. Tak. Może nie też z ulicy może być, tylko że to nie juniorzy, którzy dopiero chcą wejść. Ci ale już jakieś osiągi mają. Niech idą sobie do Toastmasters, natomiast to są tacy ludzie, którzy rzeczywiście od paru lat przemawiają, albo są na tyle szefami dużych firm czy średnich firm, że no on ma już doświadczenie biznesowe i nawet jeżeli relatywnie dużo nie przemawiał czy nie przemawiał, to bije z niego no, te cztery dychy, tak żartuję sobie. I w tym momencie no, ja mogę tej osobie zaufać, nawet jeżeli nie jest doskonałym mówcą. Ale wie już co mówi. Wie co mówi, prawda? W związku z czym to jest takie kryterium. Bardziej oczywiście dbamy o to, żeby sami niektórzy przemawiają, ale tam mówię mniej to jest istotne. Istotne jest to, żeby to była osoba, która ma jakiś biznesowy track record. Okej, okay. A co to daje tym członkom? Kiedy pytam członków, no to mówią, Grzegorz, ja chcę być w gronie ludzi podobnych do mnie, chcę w kuluarach sobie z innymi porozmawiać, mimo że z jednej strony oczywiście rywalizujemy do pewnego stopnia, bo podobne zlecenia do nas konkurencja trafiają. Jest zdrowa. Tak, a z drugiej strony są różnego rodzaju tips and tricks, są różnego rodzaju sztuczki, są różnego rodzaju sytuacje i my cały czas się od siebie uczymy, a poza tym, jak powiedziałem, ja jestem osobą taką, jak powiedziałem, która no, lubi wokół siebie mieć pewien szum, lubi winning adversowe, uwagę innych ludzi. I rzeczywiście przez tych ileś lat, kilkanaście lat zebrało się tych iluś mówców, którzy po prostu cenią sobie takie bycie z nimi ludźmi. To się nazywa wartość autoteliczna, sama w sobie. Chcemy być w miejscu, gdzie są ludzie, którzy też pasują ich przemawianie i po prostu sobie usiąść, pogadać, wypić piwo, zjeść sobie kolację, co roku na festiwal się przygotować. Wyręczamy teraz nagrody Cycerony i Hortensje i Pomidory. Po prostu trochę fanu, trochę zabawy, ale też, jak powiedziałem, wsparcie takie w różnych wyzwaniach mówcy. Nagradzacie siebie, czy... Nie, zewnętrzne osoby. No w zeszłym roku była Dorota Wellman, był Wojciech Eichelberger, no a Pomidora żeśmy dali koledze Michałowi z Kalisza Wawrzyniakowi. Nie przyjął, trudno. W tym roku nie będę zdradzał, ale już mamy też oczywiście typy, bo w sobotę była posiedzenie kapituły, żeśmy już wybrali mężczyzn i kobiety, czyli i Hortensję, i Cyceronów, i Pomidora.
Pomidor drugi rok kandydował ten sam, no i w tym roku już go dostał, także zobaczymy, będzie zabawa całkiem niezła. To nie zdradzajmy. Nie. Ale powiem ci, że ja to jakoś tak, mam do tego takie mieszane uczucie do tego do kandydata, dlatego że mnie on się generalnie podoba. Dla mnie nie jest facetem obciachu i nie wiem, dlaczego kapituła się uparła, żeby dać pomidora. Pomidor nie jest obrzucaniem pomidorem, tylko jest taką, no, taką żartobliwą... Maliną. Taką maliną, prawda, tylko że pomidorową. No tak, ale malina, czyli ta nagroda dla aktorów najczęściej, odwrotność Oscara, przypada też osobom, które no, są cenionymi aktorami, lubionymi, takich, których lubi się oglądać. Lubianymi. Takich, który lubi się oglądać, więc tutaj pomidor też może być bardzo ciekawą nagrodą. Jeżeli ktoś ma duży dystans do siebie, no to można się bardzo ucieszyć, można się pochwalić w social mediach później tego, że się dostało, że się dostał pomidora. Pan Michał niestety nieokaznie nie wykazał się. No trudno, może za rok. Może za rok, zobaczymy. Dobrze, ale wiesz co, wywołałeś tutaj trochę Toastmasters i ja tak obserwując trochę te osoby, które się przez stowarzyszenie przewijały, czy generalnie nawet nie tylko przez stowarzyszenie, ale w ogóle mówców takich już naprawdę rozpoznawalnych, to wielu z nich korzenie trochę gdzieś tam ma w Toastmasters właśnie, prawda? Ja uważam to za świetną szkołę przemawiania, więc jest to szkoła świetna przemawiania i przywództwa i szkoła dbania o dobro wspólne, co jak powiedziałem w Polsce, taką jest na razie dosyć rzadką wartością, bo jak mówię, jeżeli nie zadbasz o swój klub, jeżeli nie będziesz zapraszał gości, jeżeli ich nie przekonasz, żeby oni też tutaj w tym klubie uczestniczyli, to nie będziesz miał do kogo przemawiać. Czy w swoim własnym interesie zapraszaj gości. To jest zawsze moja sugestia do wszystkich członków wszystkich klubów, organizacji. Zobaczyłem kiedyś, jak wygląda Toastmasters. Byłem troszeczkę tak sceptycznie nastawiony, już przekonany o tym, że ja coś już powiedziałem w życiu, parę razy gdzieś przemawiałem, ale powiem ci, że nawet dla mnie, to jeszcze powiedzmy cały czas amatora, ale tam jest niesamowita wartość na tych spotkaniach, tam się naprawdę bardzo, bardzo dużo można nauczyć. No dobrze, ale nie będziemy rozmawiali o Toastmasters, tu już jakby w planach trochę jest rozmów na ten temat, nawet jedna jest nagrana. Super. Dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do takich już hipotetycznych sytuacji. Gdyby Grzegorz dzisiaj mógł cofnąć się w czasie, czy coś by zmienił? Lubisz takie pytania? Lubię takie pytania. Znaczy, zazwyczaj mówię tak. Po pierwsze, wcześniej w sposób świadomy wybrałbym sobie mentorów. Pamiętam, no, z 8 lat temu, czy z ileś, Ryszard Chmura zaprosił mnie, obecny szef, prezes BNI Polska, dyrektor narodowy, jeden z dwóch. Powiedział: Grzegorz, no ja teraz sobie zrobiłem listę 5 mentorów, ty jesteś na tej liście od networkingu, Rafał Brzoska jest od rozwoju biznesu i tak dalej, spotykam się z nimi, żeby tą swoją firmę dobrze rozwinąć i rzeczywiście świetnie rozwinąć. Taki mastermind, bo to tak też lubią ludzie nazywać. Tak, taki mastermind, tak, więc wtedy no to nie było możliwe, bo za kapitalizmu, no to za komunizmu to tam nie było, kapitalizm dopiero się tworzył, więc nie było takich wzorców. No nie miałem, prawda, rodziców, jak paru polskich przedsiębiorców, którzy, a samemu akurat widocznie tego mi trochę zabrakło, więc jedna rzecz to rzeczywiście z mentora. Druga rzecz to też coś, co no, parę razy popłynąłem, może nie za dużo, nie, ale popłynąłem to raczej prawnicy. Ja troszeczkę zrażony tak PRL-em, na temat prawników, no mam takie dosyć, miałem takie dosyć zdanie, takie no to powiem dystans. No między innymi dlatego, że oni sobie sami strzelają w stopę, bo jak masz jakąkolwiek umowę, pójdź do innego prawnika. Pokaż mu tę umowę. I wiesz, co on ci powie? Że ona jest zła. Panie, kto pan ją napisał? No. A ja mówię, pana kolega to tak z jak uniwersytetu... ten, co płytki kładzie, to też powie, pana kto tu panu kładł. Kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Pana kolega. Może nawet z roku. I żeby on, wiesz, żeby ci prawnicy powiedzieli, wie pan co, świetna ta jest umowa, ona była wtedy genialnie. No powiem pan, minęło 4 lata, pan się zmienił, rynek się zmienił, przyjrzyjmy się temu. Pana działalność może się zmieniła. Dokładnie, pan, no może zastanówmy się, czy te rzeczy, które świetnie pański, ten mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego napisał, czy łódzkiego, czy dowolnego innego. I niech pan powie, czy a z czego to wynikało, że o, to świetna liczba, teraz to się zmieniło, to zmieńmy to, prawda? Czyli zamiast pokazać, no to po prostu jedni obsikują, obrzygują drugich, no to po prostu no, szacunek do tej profesji średniej, prawda? Ale uważam, że prawnicy są bardzo ważni, tylko trzeba mieć do tego, jak powiedziałem, troszkę dystansu, umieć z tego korzystać, no bo oni oczywiście wyszukują najbardziej negatywne rzeczy, jako to osoba totalnie optymistyczna, no to mnie to zawsze jakoś męczyło, że no oni już takie rzeczy wykombinowują, które się w życiu nigdy nie zdarzają. One się zdarzają i trzeba to brać pod uwagę, no, szczególnie dla takich optymistów jak ja, to taki prawnik jest niezbędny, tylko mówię, to musi być zaufany, to musi być osoba taka, która też z polecenia. I rozumie przedsiębiorcę, że przedsiębiorca, no, żeby prowadzić biznes, cały czas podejmuje ryzyko. I teraz na które ryzyko zwrócić mu uwagę, które z tych ryzyk, prawda, no może rzeczywiście jest prawdziwym ryzykiem. Najbardziej prawdopodobne. Czyli tak, a poza tym, żeby on zrozumiał, że ten przedsiębiorca, jak mówię, no,
to ryzyko dzieli na kawałeczki i nad tymi kawałeczkami jakoś tam panuje i tu trzeba troszkę jak gdyby w inny sposób spojrzeć na te zagrożenia, a oni patrzą w taki bardzo prawniczy, natomiast nie biznesowo. To właśnie to tak powinienem ująć, że żeby spojrzeć na zagrożenia w sposób biznesowy, a nie prawniczy. Nie, jak gdyby, żeby ta umowa przedstawiała ducha prawa, a nie litery prawa. A oni są takimi formalistami, takimi o te litery prawa, że jak ja na nich patrzę i słucham niejednokrotnie, to po prostu to mówię, ja pierdzielę ludzie, no come on, nie? Więc to jest taka rzecz, że ich się nie uczy, tak jak lekarz. No lekarz powinien widzieć pacjenta holistycznie, a nie mówi, proszę pana, ząb pana boi to, a do okulisty niech pan idzie do sąsiedniej drzwi, nie? Więc to jest tego typu rzecz, że troszkę takie małe zrozumienie do tej pory było biznesowe, nie? Czyli generalnie skupiłbyś się na tym, żeby mieć mentora? Tak. I trochę inaczej korzystać z usług prawniczych, tak, które bardziej świadomie. Tak. Okay, świetnie. Też, tak. Ale generalnie cała ścieżka, cały rozwój. Tak, wiesz, ja ci powiem, jesteś z tego zadowolony. Ja na to tak troszkę patrzę, żartuję, ale oczywiście taki żart trochę, że tak, słuchaj, gdziekolwiek byś nie pojechał na kuli ziemskiej, czy na Karaiby, czy na Papua Nowa Gwinea, czy do Tajlandii, wszędzie jest ta sama H2O, ten sam piasek i to samo słońce. Wszystko to jest kopowość winiarza, jak to się mówi. Nie wiem, czy wiesz, że w winie 10% wartości wina to jest cena wina, ale to jest za opowieść winiarza płacisz. A że to taki szczep, a to taka ta, a tu smakają ci to. Na takich wzgórzach tutaj. No i płaci, a tam obok były pomarańcze i to przesycone. Wiesz, po prostu to jest opowieść winiarza, jak to nazywam. I podobnie, wiesz, jest tutaj ta sama sytuacja, że to jest bardzo często taka opowieść winiarza i teraz takie, że weźmiemy nasze życie na życiorys, to tak, wiele tych rzeczy, wiesz, no, tak, pewna ilość przyjemnych rzeczy się zdarzy, pewna ilość rzeczy negatywnych się zdarzy, więc jak sumuję, że w ciągu roku zdarzyło ci, nie wiem, 1000 rzeczy przyjemnych i 1000 nieprzyjemnych, to często są takie czy siakie, wiesz, bo no są takie skrajne typu, wiesz, śmierć dziecka, sieć partnera, to rzeczywiście, no, mnie na razie odstukać to nie spotkało, w związku z czym w tym sensie, no to, wiesz, nagle nie byłem w stanie czemuś zapobiec, bo gdyby, załóżmy, jakaś rzecz się zdarzyła taka, no to miałem niedawno gdzieś wokół, to w otoczeniu, że komuś 23-letnie dziecko popełniło samobójstwo. Wiesz, to tutaj człowiek wtedy masz co zmieniać, prawda? Natomiast jeżeli mnie takie rzeczy się do tej pory nie zdarzyły, to ja sobie tak też żartobliwie ostatnio ktoś ładnie powiedział i teraz ja to też używam, że ja już młodo nie umrę. Dobre. Ja już młodo nie umrę. Dobre. Więc właściwie co tu chcieć od życia, nie? No pewnie, no znowu, co tu można było więcej, nie? Człowiek ma takie talenty. Żyłem to, co jak chciałem, nie? Nie robiłem jakichś rzeczy negatywnych, nie? Wbrew sobie. Dokładnie, więc właściwie, no, czy by mnie takie rzeczy spotkały, czy takie, czy w tej kolejności, czy w innej, to właściwie, wiesz, no, jak powiedziałem, jak z tym piaskiem i wodą i z tym słońcem. On jest na całej Ziemi taki sam, w związku z czym nie robię z tego już doktoratu. Czyli sąsiad ma tą bardziej zieloną trawę. No to jest dokładnie to samo. Oczywiście. Świetnie. Grzegorzu, to jeszcze tak w cyklu tych pytań ulubionych. Największy sukces i największa porażka. Wiesz co, największy sukces to jest taki, że jestem już z tą samą partnerką od 1977 roku, czyli my razem się znamy, 43 lata się znamy, a od 81 jesteśmy po ślubie, w związku z czym jesteśmy już tych 30 par lat razem, 38 lat. Tak, i to jest, myślę, największy sukces, bo wiesz, ciężko się dobrać, ciężko być razem, ciężko budować te relacje. Ja to też głośno mówię i tego się nie wstydzę. Jesteśmy trzeci raz na psychoterapii, bo też człowiek się zmienia, sytuacja się zmienia i też umiejętność komunikacji też trzeba cały czas podtrzymywać. To się samo nie zadzieje, więc to jest jeden największy sukces. Natomiast drugi, ja myślę sobie, że jednak ten BNI to jest taki ogromny sukces, bo jednak wprowadziłem do polskiej organizacji, która jest oparta o zaufanie do kraju, gdzie tego zaufania się literalnie nie stwierdza. Przynajmniej według badań, które tam się mówi i tak dalej. W związku z tym ja zrobiłem figurę niemożliwą. Ja tą maszynę rozpędziłem przez 7 lat, potem jeszcze następne 5 lat jeszcze ją tam troszkę popychałem lokalnie w Warszawie i koledzy do mnie to przyjęli, świetnie to rozwijają, ale to jest dla mnie mistrzostwo świata. To jest dla mnie mistrzostwo świata, czyli w pełni wykorzystałem swoje talenty, swoje motywacje, swoje wartości. No i dzięki temu no, widzę, jak nie tylko jak Ivan Meissner mówi, że BNI to jest, zmieniamy sposób, w jaki świat robi biznes, a ja się przyczyniłem do tego, że Polacy zmieniają sposób, w jaki się robi biznes, no i to jest ogromna satysfakcja. Świetny sukces. Na porażkę? Wiesz co, jak z porażkami myślę sobie, no zrobiłem parę głupich błędów, do pewnych paru mógłbym się przyznać, do paru głupia byłoby się przyznać. No, jest trudno. Ja rzeczywiście dosyć szybko zapominam rzeczy, które się złe wydarzyły. Zresztą dobre to też jak gdyby... Świetny jest. Dar. Tak, ja jestem flow. Puścić w niepamięć. Tak, puszczam w niepamięć. Cieszyć się małymi sukcesami. Tak, oczywiście. W związku z czym negatywne rzeczy, które... Wiesz, ja być może rzeczywiście, bo to jest taka rzecz, takie porażki, że ja mimo wszystko żyjąc na takim flow, minimalnie za mało inwestowałem zarobione pieniądze. I to jest taka moja porażka, że...
były tam jakieś nieruchomości, co się dzieje, natomiast nie jest takie do końca, myślę sobie, że mogłem to zrobić lepiej. Nie? Znaczy, że to jest taka dla mnie porażka, że te pieniądze przeszły przez te palce, fajnie człowiek życie spędził, fajnie się bawił, ale tam minimalnie można było to lepiej zabezpieczyć się. I to jest taka rzecz. Z drugiej strony, wiesz, mnie jako taka rzecz przyświecała moja mama. Zawsze to opowiadała, że dziadek mój był w Warszawie tramwajarzem przed wojną, zarabiał całkiem niezłe pieniądze i wszyscy ci koledzy tramwajarze budowali sobie jakieś tam małe domki. I on tego domku nie zbudował, bo on był działaczem społecznym, on był idealistą, on pomagał innym związkowcom, bo był w związkach zawodowych, wyciągać ich z więzienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tego domku nie zbudował. Natomiast facet z tej jego, że tak się rzekł,